Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Kalisz, szanowny Panie Stanisławie, chciałbym zapytać, jaki jest Pana stosunek do Tadeusza Kościuszki, walczący o Polskę, czy rewolucjonista walczący o ideały oświeceniowe? Konstytucja 3 maja i Konfederacji Targowiskiej. No chyba pan żartuje, zestawiając Konstytucję 3 maja i Konfederację Targowiską. Czy przy ocenie tego zjawiska pozytywnie, czy tego człowieka, przepraszam, pozytywnie czy negatywnie i dlaczego? No, Tadeusz Kościuszko walczył o Polskę jako naczelnik powstania kościuszkowskiego. Prowadził wojnę z Rosją i z Prusami, więc walczył o Polskę, nie o jakieś ideały oświeceniowe w tym momencie, chociaż nie jest wykluczone, że pewne ideały oświeceniowe mu przyświecały, na przykład w duchu Konstytucji 3 maja, bo nie zgodnie z literą, ale w duchu Konstytucji 3 maja wydał uniwersał połaniecki, żeby zachęcić tak zwane najszersze masy ludowe do udziału w insurekcji. Więc niewątpliwie Kościuszko był zwolennikiem, jak to się mówiło wtedy, prawa 3 maja. Natomiast absolutnie nie Konfederacji Targowickiej. No gdzie? Jak można zestawiać jedno z drugim, kiedy Konfederacja Targowicka, celem Konfederacji Targowickiej było właśnie obalenie Konstytucji 3 maja i przywrócenie tak zwane. To zresztą było uzasadniane, nawiasem mówiąc, obroną wolności, dlatego że Konstytucja 3 maja rzeczywiście ograniczała demokrację trochę, znaczy nie trochę, tylko kasowała wolną elekcję, kasowała też i jedna z ustaw organicznych, pozbawiała szlachtę gołotę praw politycznych, to znaczy prawa wybierania posłów na sejmika. No to było to ograniczenie demokracji, więc a Konfederacja Targowicka właśnie pod hasłami tutaj obrony demokracji i wolności występowała przeciwko Konstytucji 3 maja. Jeśli chodzi o ocenę, no cóż, Tadeusz Kościuszko był niewątpliwie zdolnym inżynierem wojskowym, natomiast jako wódz naczelny armii, no to już gorzej to wyglądało. Odsyłam pana, jeśli pana to interesuje, do takiej książki Karola Zbyszewskiego, Niemcewicz z przodu i z tyłu. On tam trochę złośliwie w stylu takim pamfletowym, ale dosyć dobrze przedstawia postać Tadeusza Kościuszki. Pan Mariusz Trekiel. Panie Stanisławie, jak to się dzieje, że nasz kukuniek robi taką konkietę za granicami na wykłady objazdowe, między innymi w obu Amerykach? Jak pan sądzi, czy tam po prostu nie mają pojęcia, co to za figura? Jakieś legendy słyszeli, przyjęli do wierzenia i myślą, że to wszystko naprawdę. Drugie, tłumaczę. Tłumacze mają instrukcję, żeby tłumaczyć nie wprost, aby audytorium nie pozrywało boków ze śmiechu. Trzecie, kto mu to organizuje? Chyba nie on sam. Moja hipoteza to kilku starych ubeków podpina się pod niego, pod tego cyrkowca i ciągnie srogi procent z tego latającego cyrku. Postscriptum. Gdzie się podział pan Michał Chodorkowski za jego komentarzami i pytaniami prosto z mroźnej Syberii tęskno. Mam nadzieję, że nie dostał wezwania na front i spokojnie układa cegły na palecie w fabryce cegieł albo filetuje dorsze.
choć nie wierzę, że nie zmienił miejsca pracy. No zmienił miejsce pracy, w ogóle zmienił miejsce zamieszkania. Pan Chodorkowski już nie jest pensjonariuszem kolonii karnej, tylko wyjechał gdzieś za granicę i stamtąd tam krytykuje zimnego ruskiego czekistę Putina. Także tak. Natomiast jeśli chodzi o Kukuńka i jego wykłady, no cóż, ja mu nie żałuję. Niech tam sobie orze jak może, ale rzeczywiście no, tłumaczyć Kukuńka nawet na język polski to jest zadanie czasami karkołomne. No ale być może, że jacyś specjalnie przeszkoleni tłumacze rzeczywiście wyposażeni w instrukcje tam odpowiednio to prezentują zachwyconej publiczności. W ogóle Wałęsa, muszę powiedzieć, jest popularny na świecie. To nie jest tak. W Polsce oczywiście nie, ale na świecie nikt tam się nie zagłębia w takie rzeczy, że on tam był konfidentem, bo to no co to tam... Każdy jest konfidentem, w związku z tym Kukuniek nie jest wyjątkiem. Natomiast czy tam łubecy? No łubecy pewnie tak się przypinają pod to i tak dalej. Także być może, że nawet partycypują w korzyściach. Chociaż Kukuniek to nie wygląda na takiego, co by się korzyściami dzielił. Pan Olgierd Mularkowski. Panie redaktorze, co pan sądzi o Jerzym Giedroyciu, Juliuszu Mieroszewskim i ogólnie o środowisku, ogólnie pojętym środowisku kultury? To jest pierwsze pytanie. No, Jerzego Giedroycia akurat miałem przyjemność i zaszczyt nawet poznać osobiście, kiedy byłem w Maison Lafitte. Jerzy Giedroyć, to był chyba 77 rok. Miałem tam pewne zadanie związane z uczestnictwem w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. No i między innymi to zadanie obejmowało wizytę u Jerzego Giedroycia, bo chodziło o to, że redakcja kultury zbierała tam takie pieniądze na wsparcie tych opozycji demokratycznej w Polsce, no i między innymi dla Ruchu Obrony Praw Człowieka, i ja te pieniądze tam przewoziłem do Polski. Jerzy Giedroyć był bardzo, znaczy wielkim szacunkiem żeśmy go otaczali. Jerzy Giedroyć, nazywaliśmy go książę. No i on rzeczywiście miał takie trochę maniery, może nie książęce, ale takie wielkopańskie. No i wielką jego zasługą niewątpliwie był ten Instytut Literacki, dzięki któremu literaci pozostający na emigracji mieli możliwość publikowania książek, które tam z oporami, ale jednak docierały nie tylko do Polaków, do środowisk emigracyjnych, ale również do Polski. No i to jest niewątpliwie nieprzemijająca zasługa Jerzego Giedroycia. Natomiast jeśli chodzi o pewne takie, no on na przykład, to co mi w tej chwili przychodzi do głowy, on na przykład występował, to było za komuny, było to trochę bardziej zrozumiałe niż teraz. Teraz się na niego powołują, ale myślę, że on sam by się do tego dystansował, że tu bez niepodległej Ukrainy to nie może być niepodległej Polski. Jest to teza moim zdaniem ahistoryczna, dlatego że niepodległej Ukrainy nie było przez stulecia, a w tym czasie Polska była mocarstwem europejskim, więc jakże można tak mówić. No, taka teza była politycznie użyteczna za komuny, ale obecnie no to trochę robi wodę z mózgu ludziom. Jeśli chodzi o Juliusza Mieroszewskiego, no to nie znałem go, w ogóle nie miałem okazji go poznać, natomiast czytywałem go. On tam publikował właśnie w Kulturze bardzo interesujące analizy polityczne. No i w ogóle środowisko kultury, tam jak byłem, to poznałem państwa Herców, Zygmunta Herca i Zofię Herc.
bardzo zacni ludzie i, no, i muszę powiedzieć tak, że za komuny tutaj Giedroyć to miał taką opinię, to jest agent wywiadu amerykańskiego, tam obsypują go dolarami, żeby tu Polsce szkodził, no i jak tak pierwszy raz byłem tam w Maison Lafitte i zobaczyłem, jak oni pakują w paczki sami te egzemplarze kultury i rozsyłają tym, no to się przekonałem, że żadnych tutaj, żadnymi dolarami środowisko kultury nie jest, tylko ciężką pracą na siebie zarabia i przy okazji robi wielką, wielką robotę dla Polski. Co sądzę o redaktorze Piotrze Witcie z Francji? No, znam pana redaktora Piotra Witta, bardzo wysoko go cenię. Jego książkę, którą wydał w czasie epidemii, no tam bardzo ciekawe rewelacje są na temat tego, jak to francuscy politycy i kto tam lody kręcił przy tej epidemii. Także bardzo wnikliwy jest, wnikliwym obserwatorem jest pan redaktor Witt. Natomiast o profesorze Grzegorzu Kucharczyku, no proszę się nie gniewać, ale nie bardzo kojarzę tę postać, także nic nie sądzę, nie mogę tutaj się na ten temat wypowiadać, na temat pana profesora Kucharczyka.